Cześć! Jak się macie? Witam Was Blue Jane w drugim odcinku z gry Trollface Quest 2. Jak pamiętacie, w ostatnim, na końcu, wykąpaliśmy naszą kaczuszkę, która jest głównym daniem w obiedzie dla naszej teściowej, a teraz już wracamy do naszej wspaniałej zabawy. No i znaleźliśmy się na granicy życia i śmierci. Nasze życie stanęło na krawędzi, dosłownie można powiedzieć. A nasz troll bawi się nami jak jakąś kukiełką. Przerażający nasz bohater szczyrka zębami. Ratunku, ratunku! Co by tu zrobić? Ciebie tu kliknąć? Nie! Chyba nie o to chodziło. Nie! No to jeszcze raz, jeszcze raz. Kaczka. No tak, ale pamiętajcie, moi drodzy, jesteśmy w krainie absurdu, więc żaden absurd nie może nas tu zaskoczyć. No i przed nami jest jakaś bramka. Czyżbyśmy się znajdowali na lotnisku, tak? Tuż przed odlotem. Kolego, przepuść nas, przepuść nas! Pierwszy raz widzę, żeby człowiek programował i gapił się gdzieś na boku. Tak, pewnie go gdzieś tutaj zawiało, zawsze tak wieje na tych wszystkich i dworcach, i lotniskach niemiłosiernie. A kaczuszka? Tylko tyle potrafisz, kwa kwa, czy pi pi pi, czy co to tam wydaje ze siebie. I nic poza tym, chcemy przejść przez tą bramkę, ale chyba ty nam za bardzo nie pomożesz. Obiekt cię narosł. Mniam, 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 mniam. Może wejść po prostu. Chyba nie o to chodziło, tak. Może tu, gdzieś. O! Aha, tak się wyłącza? Tak się wyłącza. O! 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 Świetnie! O kurczę, dobrze, teraz przed tym obserwowaliśmy gwiazdy, teraz sobie wyszliśmy na taki wieczorny połów rybek. Tak, świetnie! Chyba ryba nas wciągła do środka, gdzieś pod wodę. Ech, co my tu mamy? Kwa, 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 kwa? Nie, to jest re chyba. Chyba nie ma zbytniej różnicy. Oj, co za przerażający śpiew. Ratunku. Jakie to przerażające. Co ja mam tu zrobić? O! A! Rozwiązaniem zagadki było wyciągnięcie trola. Uratowanie trola? Zdecydowanie ta część Trollface'a jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo muzyczna. Tak, można tak powiedzieć. W chmurkę się nie da, w helikopter już próbowaliśmy. W tą wieżę się nie da. Nie chcieliśmy poświęcić naszego obiadu, to na pewno nie o to nam chodziło. A nasz bohater, może on ma na plecach spadochron? Kto wie? Chyba raczej nie. No to co ja mam tu zrobić, gdzie? Kurczę, to już się robi lekko irytujące. Ja nie chcę nic mówić, ale takie plansze bardzo, bardzo, bardzo zniechęcają potencjalnego gracza. Przecież to ma służyć naszej przyjemności i zabawie, a nie wprowadzaniu w jakąś psychozę. O. No nie. Nie, po prostu zbyt wiele nerwów kosztowała mnie ta plansza. Naprawdę. Dalej. Och, wreszcie coś łatwiejszego. Troszeczkę poćwiczymy sobie naszą pamięć. Memo! Świetnie. Och, czyli jakieś buźki. O, udało się, pierwsza para. Och, chyba nie mam dobrej pamięci do takich rzeczy. Co? O, udało się. O! O, nie! To może tak. Tak, 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 tak. Jest! Udało się, świetnie. Co?
O, chyba coś mi się pomyliło. Jeszcze raz. Memo dla odpoczynku, tak, dla relaksu troszeczkę sobie. A, ciebie już widziałam. Ciebie nie chcę. O, jest nasza buźka. Ach, udało się, super. O, kurczę, przecież ja już to odkrywałam. Ach, udało się. I to. Świetnie. O nie, już nie nacisnę restart. To było bardzo, bardzo podchwytliwe. Czyli musimy... Ej, co jest? Co? Że co? No nie, cofamy się z powrotem? No nie wierzę, po prostu nie wierzę. A ja myślałam, że kresem mojej wytrzymałości nerwowej była poprzednia plansza, ale jak widać bardzo się myliłam w tym względzie. No nie, jeszcze raz to samo. No nie, ratunku. Nie, 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 no to nie może tak wyglądać. O! To było takie proste, po prostu trzeba było nacisnąć na głowę naszego patyczaka i tyle? No nie, ta gra mnie coraz bardziej zaskakuje, muszę przyznać. Moi drodzy, ach, to by było dziś na tyle, ponieważ muszę sobie troszeczkę odpocząć od tego Trollface'a dwójki, który jest jednak, trzeba przyznać, znacznie, znacznie trudniejszy, bardziej absurdalny niż część pierwsza. Żegna się z wami Blue Jane, cześć!